Gdy słupki rtęci wskazują coraz to wyższe temperatury, wybierajmy odzież z naturalnych materiałów, takich jak len czy bawełna, o luźnym kroju. To z pewnością pomoże przetrwać nam upały i da poczucie komfortu. Dobry wieczór Państwu, Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie było pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło. W południe termometry wskazywały 27 stopni na południu w centrum i 28 na północy naszego województwa. Po zachodzie słońca noc pogodna, bez opadów, z bezchmurnym niebem i ciepła na termometrach 17 stopni w Kłobucku, w Częstochowie, w Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach 18 stopni w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, w Tychach i 19 w Raciborzu. Nie inaczej na południu, tutaj również ciepła noc, 17 stopni w Cieszynie, w Bielsku Białej i w Żywcu. Piątek zapowiada się równie ciepło. Na północy dzień z bezchmurnym niebem, a jeżeli chmury pojawią się na niebie, to w małej ilości. Dzień pogodny, słoneczny i bardzo ciepły. Na termometrach 30 stopni w Myszkowie, w Zawierciu, Częstochowie, Kłobucku i w Lublińcu. W centralnej części naszego województwa również padać nie będzie. Piątek upłynie pod znakiem pogodnego, słonecznego nieba. Dzień równie ciepły w centrum, 32 stopnie w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Gliwicach, Tarnowskich Górach i 33 w Raciborzu. Mieszkańcy południowej części regionu również otrzymają solidną dawkę promieni słonecznych i pogodnego nieba, a termometry wskażą 29 stopni w Żywcu, w Bielsku Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 983 hektopaskale. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W sobotę 23 stopnie na termometrach. Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, pokropi przelotny deszcz. Mogą pojawić się lokalne burze i będzie towarzyszyć nam silny, porywisty wiatr. W niedzielę 26 stopni na termometrach, zachmurzenie umiarkowane, dzień dość słoneczny, bez opadów, ale nadal wietrzny. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Na północy, w centrum, w obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim kolor żółty i umiarkowana jakość powietrza. Natomiast mieszkańcy Żywca i okolic oraz Dolin Beskidzkich będą jutro oddychać powietrzem dobrej jakości. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.